Cześć, właśnie przyjechał do nas Dodge Challenger, którego będziecie mogli wygrać już 23 czerwca na imprezie American Cardsmania. A dlaczego ta loteria jest inna niż wszystkie? A dlatego, że cały przychód z loterii nie zostaje nam w kieszeni, tylko przekazujemy go właśnie fundacji American Cardsmania, która posiada ogromny amerykański ambulans, który jeździ od miasta do miasta i przeprowadza profilaktyczne badania dzieciaków. Loteria loterią, natomiast najważniejszy jest samochód. A jaki kupiliśmy? To, że Dodge Challenger to już pewnie wiecie i widzicie, natomiast 5.7 Hemi, taki jest tutaj silnik, w manualnej skrzyni. Słuchajcie, rzadko się to zdarza, mamy manualną skrzynię w Challengerze, która dodatkowo jeszcze ma zamontowany short shifter. Przełożenie biegu jest naprawdę astronomicznie krótkie. Chciałem powiedzieć katastrofalnie krótkie. Odpalimy go sobie teraz. Pięknie brzmi. 5.7 manual. Już ktoś z Was może go wygrać 22 czerwca na imprezie American Cars Mania. To jest ostatni raz, kiedy widzicie go w tym stanie. Właśnie dostaliśmy części z firmy JGD Attack, która wspiera ten projekt i będziemy go dla Was przerabiać. Auto już jest wstępnie rozebrane. Słuchaj, co nam przywiozła firma JGD? Wiesz co, szczerze ci powiem, nie wiem, jest to paczka niespodzianka od Łukasza. Niespodzianka. Tu widzę, na pewno jest błotnik. Na pewno mamy błotnik. Czekaj, tu jest chyba... Tu jest góra. Tu jest góra. O, co tu mamy? Dym, 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 dym. Paczka niespodzianka. Tu masz kierownicę powietrza, środkową nową. Komplet ślizgi zderzaka. Widzę, że Łukasz dał komplet obrysów LED-owych, ciemnych, żeby się fajnie komponowało z autem. A, czyli w zderzaku będziemy mieli LED-owe obrysówki, tak? Zgadza się. To masz tylne, a ja tu mam przednie, też jest komplet. A tu już widzę, jest komplet przedniego zderzaka. O, widzę, że poszeszki progów, dokładki, które możemy czyli ten dołożyć. Samochód jeszcze będzie dodatkowo tak. Szerszy, tak? Przechodzi to tutaj. Będzie dołożony. Ta. Tu mamy nowy pas przedni. Pas przedni musimy wymienić, żeby pasował ten zderzak. Żeby pasował ten zderzak. Bo to jest z jakiej wersji? To jest w wersji SRT. Zaraz zresztą pokażemy takie pierdoły, które wszystko przychodzi w zestawie z tym zderzakiem, jeśli zakupicie klaski, wzmocnienie. To jest górne wzmocnienie zderzaka. Okej. Tu masz kratkę dolną, górną, bo wszystko jest w zestawie. A, kratki zderzaka, tak? Okay. A tu masz najważniejszy. To jest między reflektorami, a tak, to jest dolna. To jest dolna. Dobra. Tutaj. Tu mamy najważniejszą rzecz, a mianowicie... O, zderzak. Przedni zderzak z wersji SRT. Idziemy go przymierzyć teraz. Ja przyłożę, popatrzę, że tu jest spoiler do niego. O, to będzie strasznie niski. Wiesz co, będzie niski, ale będzie ładny. Popatrz, jak to się ładnie komponuje. Jak pan tak mówi? Aha, dobra. O kurde. Dobra, podnieś teraz może to z tym, przyłożymy. Kurde, to jest bardzo giętkie, ale... O kurde. Wizualizacja. No, będzie kot. No. Dobra, czyli mamy tak, dokładkę, zderzak, a, lampy. Tak. Najważniejsze. Lampy są do wersji przedliftowej, ale są zrobione full LED-owe. To będą LED-owe lampy, tak, cały przód SRT. Grubo. Słuchaj, ale tak zmieniamy tak. Przedni zderzak, dokładkę, progi, lampy, wszystkie obrysy, to może zróbmy coś jeszcze. Ja bym go okleił i przerobił wydech. I pomalujmy felgi na czarny połysk. Zobaczymy, czy masz refleks, trzymaj. To co, od razu się za niego zabieracie? Tak, zaczynamy go dopieszczać i działamy. Fajnie, to ja dzwonię do Adama z American Cardsmania powiedzieć mu, że Challenger już dotarł. Siema. Siema. Przyjechał do nas Dodge Challenger, piękny, biały, w manualu. I dojechały wszystkie zderzaki, nakładki, reflektory. Więc zabieramy się za robotę. Myślę, że do 2 tygodni samochód będzie gotowy. Świetna informacja. W manualu to po prostu budzi respekt, także na pewno będzie pod nogą bardzo dużo koni mechanicznych. A z loterią ruszamy w 3 tygodniu, także na pewno wszystko będzie dobrze. Świetnie. Ja ci zaraz podsyłam zdjęcia. No i będziemy w kontakcie. Dziękuję. Na razie, cześć. Na razie. Zabieramy się do pracy.
Jak praca nad Challengerem? Idą pełną parą, żeby się wyrobić na loterię. No to widzę, ale co to jest za felga brzydka? Wiesz co, założyliśmy felgi dojazdowe, ponieważ zakładamy nowe opony. Felgi malujemy w czarny połysk, żeby bardzo ładnie wyglądało, się prezentowało. Przedni zderzak już masz założony z wersji SRT. I lampy masz założone LED-owe. Również tak, full LED-owe lampy. A czekaj, tu jest soczewka, a są dwie soczewki, tak? Nie, jedna soczewka to jest zaślepka. A dobra, trapa. A myślę, że to jest soczewka. Tak. I tu masz, jest... Tu masz ringi świecące dookoła. Dwa ringi masz, będą, tak? Tak, na tym masz kierunkowskaz, a tu masz światła mijania i długie. Bardzo poprawnie to powiedzieć, mijania, a jak już mówisz mijania, to musisz powiedzieć drogowe. Drogowe, tak. Ile razy zdawać prawo jazdy? Nie wiem, Bartek, do dzisiaj tego nie wiem. Ja dwa razy musiałem. Przód mamy praktycznie cały poskładany, wymieniliśmy nową chłodnicę klimatyzacji, nową wodę, ze względu, że tamta już była mocno wypiaskowana przez kamienie i różne inne rzeczy drogowe. Wymieniliśmy przy okazji pasek osprzętu razem z napinaczem i z rolkami. No i tak naprawdę potem nam zostanie serwis silnika, czyli oleje, filtry w silniku i w skrzyni. Czyli ktoś teoretycznie dostanie prawie nowy samochód. Bez wkładu. Totalnie bez wkładu. Hmm. A co z zawieszeniem? Sprawdzałeś go czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Teraz go wysyłamy na lakiernię. Jak wróci nam z lakierni, to wyślemy go na szarpaki, na stację, na geometrię, żeby wszystko posprawdzać. Ale jak wcześniej go oglądaliśmy, to nie wyglądało od spodu najgorzej. Zderzak się fajnie prezentuje, ale ja czekam na ten efekt, jak już będzie ta dokładka. Te progi na tych felgach, to on wtedy będzie taki szeroki, nie? A środek, dlaczego jest rozebrany? Co to się stanęło? Wiesz co, ktoś sobie w Stanach tuningował jakieś kabelki dodatkowe, nie dodatkowe. Jak tu zobaczysz, jakieś nieoryginalne wtyczki, kable. Chcemy to przywrócić wszystko do oryginału, żeby mógł ktoś... Czyli robimy oryginalne radio, tak jak wszystko to, na oryginał seryjny. Przywracamy, tak. A zobacz, co żeby zachować klasykę tego auta. Tablica rejestracyjna z tego samochodu? Kentucky. Oprawimy komuś ładnie w ramkę. Zostawimy ją. I damy na przednią szybę. Piękna jest ta gałka z tym short shifterem. To tak, się tak podmienia? Fajnie się to sprawdza. Się? Short shifter, pewnie tak. Licznik był oryginalnie biały? Tak, licznik masz oryginalnie biały, bo to jest wersja przedliftowa i też go zostawimy. Czyli cały środek będzie w oryginale. A co z tyłu? Z tyłu jeszcze nic, ponieważ największa niespodzianka jest, bądź będzie wymieniony układ wydechowy. A z jakiej firmy mamy układ wydechowy? Jeszcze nie wiem, jaki kupimy, taki będzie. Ale fajnie, głośno chodzą Corsy, jak i Flowmaster. No zobaczymy co. Tu by fajnie pasował Flowmaster. Też mi się tak mieliśmy wydaje. Takiego Challengera na tym wydechu. On ma praktycznie identyczne końcówki jak oryginalne, więc nie rzuca się, że coś jest modyfikowane. On fajnie wyciąga ten bulgot tak. Takiej V8. Nie jest aż tak głośny, tylko tak fajnie jest fajny, sobie basowy. Dłubi. Dobra, no to super. Ja lecę na salon. Słuchaj, mamy jeszcze ile? 7 dni, żeby go dokończyć. Zdążysz? Chwycie roboty, to zdążymy. To widzimy się na salonie. Naszego Challengera czeka jeszcze bardzo dużo przeróbek, natomiast cały proces modyfikacji będziemy pokazywać w kolejnych odcinkach na YouTubie oraz na naszych social mediach. A start loterii już za kilka dni, wtedy dowiecie się szczegółów, natomiast mogę Wam zdradzić tyle, że jeden los kosztuje 19 zł, ale możecie też wziąć udział kupując bilet na America Carsmania na imprezę, która jest 21-23 czerwca na lotnisku na Muchowcu, a właśnie 23 czerwca w niedzielę odbędzie się losowanie.